verdad es que no iba a hablar contigo. Nie zamierzałam z tobą rozmawiać, pero mejor decidí, ale zmieniłam zdanie. Mam pewne przemyślenia. Chcesz zerwać? Nie. Zastanawiałaś się nad tym? Nie. Pomyślałam, że nie jesteśmy w pełni parą. Zaczekaj. Chodzi ci o... Przyrzekłeś, że zaczekasz, aż będę gotowa. Tak. Otóż to. Dotrzymam słowa. Wiem. Bo mnie kochasz. Ale myślisz i czujesz inaczej niż ja. Dlatego czasem robisz rzeczy, które mnie ranią. Jeśli mówisz o Sabrinie, to już ci wyjaśniałem. Nie mam z nią nic wspólnego. Już ci uwierzyłam. Posłuchaj. Nie będę się mieszać w to, z kim się przyjaźnisz. Mówisz, że... Możesz się przyjaźnić z Sabriną i z kim chcesz. W końcu to tylko koleżanka. Jasne. Ale proszę o coś w zamian. O co? Żebyś mi pomógł. W czym? Pokonać egoizm. W dzieciństwie spełniano wszystkie moje kaprysy. Chcę podziękować życiu za to, co otrzymałam. Kocham cię. Co? Jeszcze jedno. Powiedz Sabrinie, że zimą nie używa się perfum o owocowej nucie. Pachnie paskudnie. Kochanie, powiesz jej? Tak. Ty masz super perfumy. Daj buziaka. Roberta to złośliwa koleżanka, która zawsze zasłania mi oczy. Co tu robisz? Przyszłam pomóc ci w nauce, żebyś szybciej skończył i zdążył na urodziny taty. Co ty na to? Super. Pouczmy się razem. Tak. Zaczekaj na mnie w bufecie. A ty? Ja? Tak. Przyniosę notatki. Dobra. Idź. Nie. Już się za tobą stęskniłam. Kocham cię. Będziemy się uczyć cały wieczór. Co ty na to? Super. A potem pójdziemy na urodziny twojego taty. Lepiej się pospieszmy. Zaczekam na ciebie. Ruchy. Już idę. Otwórz, Kuloci. Tu Alma. Kuloci? Otwieraj.
Proszę zejść. Nie krzycz na mnie. Proszę zejść. Jestem Alma Ray, bo wezmę posiłki. Chyba do twojej żony. Dziękuję za współpracę. Pożyczę ci lepszy mikrofon. Herbata dobrze ci zrobi. Dzięki. Nie mogłam zostawić Loli i Bianki w mieszkaniu Diego. Co byście zrobiły na moim miejscu? Trudno powiedzieć. Ja też nie wiem. Trudno podjąć właściwą decyzję. Co dobre dla jednych, szkodzi drugim. Rozumiesz? Nie wiesz, kiedy masz rację, a kiedy nie. Rozumiem, że chciałaś chronić Lolitę, ale informowanie dyrektora nie było najlepszym pomysłem. Może postąpiłaś słusznie, ale niezbyt mądrze. Więc schrzaniłam sprawę? Nie. Dobrze, że powiedziałaś matce Bianki, bo umierała z niepokoju. Tak. Ale niepotrzebnie naskarżyłaś Gandhi, bo narobiłaś im kłopotów. Więc postąpiłam źle. Nie. Daj spokój. Już nic nie rozumiem. Jestem kompletnie skołowana. Spokojnie, wypij herbatę. Roberta próbuje powiedzieć, że w każdej sytuacji trzeba podjąć decyzję. Może ta nie była trafna, ale starałaś się. Na przykład ja teraz staram się, by wcisnąć Luciano do Industrial Harelex. To jedyny sposób, by dowiedzieć się czegoś o Gastonie. Mężczyzna? Bo złapie mnie Gaston. Co tu robisz? Chodź. Zaczekaj. Spokojnie, co się dzieje? Stało się coś potwornego. Ale najważniejsze, że... Co? Przyjechała Paloma. Kto? Nieznośna kuzynka. Twierdzi, że ją zaprosiłem, ale mój tata jej nie cierpi. Jak ma na imię jej najlepsza przyjaciółka? Delfina. Jaka jest? Pospolita? Złośliwa? Zwyczajna. Ma chłopaka? Jak się nazywa? Federico. Wołają go Fefe. Delfina i Fefe. Dawaj komórkę. Masz wpisany numer kuzynki? Tak. Super. Idź do niej. Zaraz przyjdę. Czekaj. Stój. Colucci? Colucci? Colucci! Colucci! Me gustas mucho, pero yo tengo una idea diferente. Si me enamoras, quiero que sea para siempre. Esto va a ser una locura, tiene que ser la que perdura por amor.